dzisiaj mam kopaczkę i, że tak powiem, nie zawaham się jej użyć, tylko pozbieram to, co już mam do pozbierania i będziemy sobie kopać, jak oczywiście znajdę tamto miejsce, bo wiecie, wracasz do lasu i niby pamiętasz, a tu kurde wszystko wygląda inaczej, no tak to jest. Ptaki śpiewają pięknie, a ja im bazy zawijam. Okej. Jeszcze jedna. Widzicie, jak to fajnie jest bazy sobie porobić. Potem człowiek ino idzie jak na grzybach. I sobie zawija to, co sobie wcześniej przygotował. O, tu jest musztardówka, czyli chyba jestem blisko tego miejsca. Tu jest rozbita. Kurde, o, to tu były te musztardóweczki, tam dokładnie. Także zawijamy szklaną bazę. Zawijamy i nie gadamy. No i już jest co dźwigać. Teraz tylko pytanie, czy 87 rok. Pytanie jest, czy faktycznie ziemia coś tu skrywa, czy to były tylko powierzchniowe takie warstwy narzutowe. Bo musztardu... O, a tu w musztardówce były leki jakieś. Nie wiem, jak to czytać. Dobra. To co? To Artur wyciąga kopaczkę i zobaczymy, czy to tylko był narzut, czy głębsze warstwy. No i widzieliście, kurde, nie ma co z kopaczką tutaj w ogóle działać. Tyle co kurde było narzucane i liście to poprzykrywały takim humusem. Ha! Ale się zrobiłem w jajo, no. Zobaczcie. Nic, gleba. To dobrze. To bardzo dobrze. Tutaj tylko tego wora wyjmiemy, bo on nam tu bruździ. Co to jest? Polena 89, nie, polena 68. Nie wiem, pasta jakaś albo krem. 68, no to trochę stara. Tego wora tu wyrwiemy. O, jest jakieś szkiełko. No proszę, takie jak niby po takich szamponach, czy jakieś tam, ale brązowe. 110 ml. Dobra. Białe wychodzą często, brązowe pierwszy raz. Dobra. Nie będę tak kopał, żeby to drzewko uszkodzić. Po prostu wyjmę ile tego. A resztę wyjmą archeolodzy za 300 lat. No, albo krem Nivea, albo pasta do butów. Pasta kiwi butożywi. O, coś skrzypnęło. Proszę. To nie musztardówka, to kałamarz. Astra Przemyśl i powiem wam, że takiego nie mam. Piękny, biały Astra Przemyśl. Superaśnie. Taka znajdka. Proszę, jest poważny aluminiowy złom. Łyżeczka. No i dobrze. Huta aluminium czeka. Z
stary bobofrut. O, jakiś złomik, też aluminium. Talerz. Dobra, fajnie. Kopnijmy tu, patrzcie. Bateria. Aj, w mordę. Jak bateria, to pozdrówki dla kolegi Łukasza. Kawek kwas. Pozdro, Łukasz. On też tam w nędzy, przez którą jeździłem dawniej pociągiem, działa, sprząta stare wysypiska śmieci, te sprawy, jest aktywny. Także pozdrówko dla ciebie. Fajnie, że jest nas coraz więcej. Pozdrowienia też dla Mirka spod Nowego Miasta Lubawskiego, dla Marka. Marek, kurde, nie pamiętam tej miejscowości, Marek, w której mieszkasz, przepraszam. Ale wiadomo, o kogo chodzi, Marek. Pozdrówko dla ciebie. Także dla wszystkich moich pań, które mnie oglądają, które sprzątają i w ogóle, bo to jest cudowne, co robicie. Bożenkę chciałem moją pozdrowić serdecznie. O, zobaczcie. Syropek. Także Bożenko, ściskam cię mocno. Dziękuję za piękne komentarze. W ogóle wszystkim dziękuję za super komentarze. Naprawdę jesteście najlepszymi widzami pod słońcem. O, magii. No, tu się zaczęło coś dziać, powiem wam. Przepraszam, że tak niemrawo pozdrawiam, ale kurde, tu się zajmuję, wiecie, kopaniem, tu to i myśli człowiek nie może zebrać. A już, kurde, przypominanie sobie miejscowości, w której mieszka Marek, to graniczy z cudem. No, ale działamy, działamy i to jest piękne. Dobra, moi kochani. Przeryłem to zbocze jak rasowy dzik. A teraz wiecie co? Teraz trzeba troszkę ochłonąć, bo jestem mokry. Dosłownie mokrutki. Także taki teraz relaksik, tylko taka joga teraz, wiecie? O, joga. Widzicie, jaka joga? O, bobofrut. No dobra. Teraz troszeczkę odpoczniemy od kopaczki. Idę pozbierać śmieciuchy. Tak, tu znowu ślimaki w miłosnym uścisku. Zobaczcie. Produkcja trwa. A my mamy znicz. A to jest temat dla flaminga. Pozdro, Artur, przyjacielu. Jaka piersióweczka. Nie ma żartów. Patrzcie, jaka tu ładna doniczka, z jaką ładną roślinką. Spójrzcie. Widzicie to? W doniczce lipa wyrosła. Ale lipa. Przesadzę ją tak. O. Mam nadzieję, że się przyjmie. W sumie jak wyrosła tu, to przypuszczam, że i tam sobie da radę. Są słoiki z przetworami. Patrzcie. Jagódki. O, patrzcie. Tu jeszcze nakrętka nie przegniła. I o, w środku jest normalnie. Co tam mamy? No, wino. Winko się zrobiło. Śmieciowa eksploatacja tych taszek jest taka, że widzicie, co się tu robi. One są wytrzymałe, ale no niestety tutaj takie ciężary wchodzą, że nawet te bardzo wytrzymałe torby nie wytrzymują presji. No ale tak to już musi chyba być. A rekonesans nam daje co?
No i wszystko w temacie. Mrówki w środku. Patrzcie, jaka piękna. Ale bez daty. Co nie zmienia faktu, że jest piękna. Kurde. Jest, mamy musztardówkę. Może nie wykopałem, ale z rekonesansu. Dobra. Szkieło. Szkieło to do jakiejś bazy będę musiał. O, zobaczcie, tu jest jakaś moja baza. Spójrzcie tylko. O, widzicie. A tu jest stare szkiełko. O, 0,33 litra. No to leci. O, patrzcie, tu jest moja baza jeszcze. Notabene plastikowa. Dobra, żeby tego nie smyczyć. Powiedzcie mi, że ten worek jest dobry i będę mógł go wykorzystać do niesienia plastiku. Kurde. Śmieć użytkowy. Widzicie to? Śmieć użytkowy normalnie. Dzięki temu workowi, który dawno stał się śmieciem, Artur sobie pomoże. O, zobaczcie, tu bazy nie muszę robić. Tu jest baza zrobiona. Sama z siebie. Tam jest jedna wielka, długa baza. No niestety. Dobra, moi kochani. Ja kończę. Widzimy się na podsumowaniu. Tu jest jeszcze buteleczka plastikowa. To ją zabiorę. No i tak, moi kochani, podsumowując. Śmieci, sterta plastiku, ale to jeszcze nie jest wszystko. Wyszły takie dwa garnki. Jeszcze jeden garnek. To wszystko wraca do obiegu. Aluminium, stal. To jest jeszcze do segregacji, tu jest szkło gotowe, tu jest do segregacji coś dla flaminga, do automatu, jest tam musztardóweczka, to jest fajny fanciur, gdzieś tam jest jeszcze ten kałamarz, także tak to wygląda i zaraz zobaczycie, jak to wygląda finalnie. No i z takiej sterty robią się takie piękne, estetyczne woreczki. Wszystko wyjeżdża, wraca do obiegu, no i tylko wtedy to ma sens. Trzymajcie się, papaty.